Cześć, tu Maciej Kaźmierski z CF Mrągowo. Razem ze mną jest Ania. Jest po świętach, oczywiście pełno pyszności na stole, ale pamiętajcie, że na swoją formę pracujecie przez cały rok. Jednak jeśli ktoś ma jakieś wyrzuty sumienia, pokażemy mały zestaw, który pozwoli nam spalić nieco pozyskanych kalorii. Pamiętajcie, że zanim zaczniecie ćwiczyć, warto jest zrobić krótką rozgrzewkę. Nasz zestaw ćwiczeń będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części mamy do wykonania trzy ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to tak zwany bieg alpinisty, drugie ćwiczenie to wykroki do tyłu, trzecie ćwiczenie klasyczne brzuszki. Bieg alpinisty jest to bardzo fajne ćwiczenie, w którym pracuje duża grupa mięśniowa. Przede wszystkim mięśnie brzucha, mięśnie barków, pleców oraz mięśnie zginaczy bioder. Ważne jest, aby wykonując to, zwracać uwagę na to, żeby nie wyrzucać biodra za wysoko do góry przy rozrzucie nóg w przód i tył. Ok. Tak. I bardzo ładnie. Drugie ćwiczenie są to klasyczne brzuszki i tu pokażemy je w dwóch wariantach. Wariant łatwiejszy i wariant nieco trudniejszy. Pierwszy wariant są to zwykłe spięcia brzucha. Okay. I tu tak, jak mamy możliwość, spinamy brzuch do góry. W drugim wariancie są to brzuszki pełne, okay, gdzie pracuje większa już baza mięśni brzucha. Okay, ważne tutaj, żeby nie odrywać biodra od ziemi i nie zaokrąglać za mocno pleców w fazie górnej. Trzecim ćwiczeniem są to wykroki do tyłu, w których pracujemy nad mięśniami pośladkowymi głównie i mięśniami ud. W drugiej części pierwsze nasze ćwiczenie jest to padnij powstań, tak zwane burpees, w której bardzo ładnie pracuje całe nasze ciało. Wszystkie mięśnie generalnie są zaangażowane. Kolejne ćwiczenie jest to praca nad brzuchem, są to tak zwane rowerki, gdzie pracuje fajnie mięsień prosty brzucha oraz skośny. Ostatnie ćwiczenie są to tak zwane tapy z pozycji pompki. Dotykamy sobie na przeciwlegle dłonią do barku. Ważne tu jest, aby trzymać napięcie w całym ciele, biodro w linii prostej z plecami, brzuch napięty i tak sobie robimy przez określony czas. Pierwszy i drugi zestaw ćwiczeń jest to 5 rund, gdzie pracujemy 30 sekund i 30 sekund odpoczywamy. Życzymy Wam dobrej zabawy podczas wykonywania tych ćwiczeń, jak i również wytrwałości w następnym roku w dążeniu do uzyskania pięknej formy i zdrowia.